Jesteśmy na premierze 365 dni. Jak emocje? Poddenerwowanie, czy jednak już taki spokój, że ty swoje zrobiłaś, niech się dzieje, co ma się dziać? Już jesteś kolejną osobą, która o to pyta i powiem ci, że w miarę udzielania wywiadów tak wszystko ze mnie powolutku schodzi. Czuję taką błogość i ekscytację, niesamowitą ekscytację. Jak wspominasz pracę na planie oraz przede wszystkim to, gdy po raz pierwszy dowiedziałaś się, że to ty będziesz grać taką rolę, bo to jednak twój wielki ekranowy debiut i też wielkie wyzwanie, bo bardzo trudna kreacja, trudne sceny i przede wszystkim film, który już na samym początku tak naprawdę ma potencjał komercyjny hit. Zdawałaś sobie z tego sprawę? Słuchaj, no piszą do nas ludzie z całego świata. Tego się w ogóle nie spodziewałam, że to kiedykolwiek nastąpi. To jest niesamowicie przyjemne, że ludzie weszli w tę historię, że domagają się tłumaczenia książki, że bardzo by chcieli, żeby film został wyświetlany w ich krajach, więc to jest ogromne zaskoczenie, po prostu. A wiesz, no, ja nawiązując do twojego pytania, po dziś dzień już z perspektywy czasu wszystko wspominam z ogromnym uśmiechem. Każdą jedną rzecz. A czy na samym początku byłaś świadoma, że będziesz tak bardzo lustrowana chociażby przez fanów książki, że oni, wiesz, mają własne wyobrażenia na temat twojej postaci, ale chyba też bardzo dobrze cię przyjęli, bo z tego, co można zaobserwować na grupach wszelakich fanów, wszyscy są po prostu zachwyceni tym wyborem castingowym. Bardzo się z tego tytułu cieszę i też mam nadzieję, że po obejrzeniu filmu ich zdanie się nie zmieni. A wiesz, no kurczę, no my jako aktorzy wcielamy się w postaci, dajemy 100% i zostawiamy tę postać. Ona już żyje swoim życiem, więc to już widzowie oceniają, czy zdaliśmy egzamin, czy też nie. Jak wspominasz pracę z Massimą? Był bardzo dobrym partnerem na planie? Dobrze się z nim pracowało? Jak najbardziej. Otoczyliśmy siebie wzajemną opieką, także każdego dnia dawaliśmy sobie coraz więcej. Jak najbardziej jest to bardzo dobry partner filmowy. Jaką twórczynią jest Barbara Białomoc, która odpowiada za reżyserię 365 dni, bo jeszcze chyba nie miałaś okazji z nią pracować? Nie miałam, jak najbardziej. Basia jest bardzo szeroko myślącą kobietą, bardzo obrazowo myślącą kobietą, co myślę będziemy mieli okazję dostrzec podczas wyświetlania filmu. Jest przede wszystkim kobietą, ja też jestem kobietą, dlatego też z Basią bardzo dobrze mi się dogadywało. Złapałyśmy między sobą nić porozumienia, więc też wiedziałam, że jakiekolwiek wątpliwości, które mam, mogę zawsze z nią o nich porozmawiać. Jesteś przygotowana do realizacji kolejnych części, bo wiemy, że premiera drugiej części już jest zaplanowana na 2021 rok. Myślę, że poczekajmy, trzymajmy kciuki, zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Dobrze, więc na sam koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 365 dni? To też będzie kolejna rzecz, którą powtórzę, ale tak naprawdę nie przychodzi mi nic innego na myśl. To będzie ogromne rozpalenie różnorodnych emocji. Po prostu.